Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz, a to moi drodzy jest kolejny odcinek z gry The Callisto Protocol. Mamy tutaj za zadanie znaleźć kartę dostępu do tuneli stacji zasilania. Tutaj jak widzimy jest zasilanie i tunele, a tutaj potrzebujemy tej karty dostępu, więc musimy prawdopodobnie biec tutaj. Ta miejscówka została już przez nas wcześniej wyczyszczona. Także lecimy dalej. Ok, tutaj dotarliśmy do kolejnej drukarki. Możemy sprzedać sobie to. To nie ma sensu, bo to jest tylko zadychę. Dotarliśmy do jakiegoś węzła, tutaj nam powiedział Jacob. Cokolwiek by to nie oznaczało. Oho. Nie wiem, czy widzicie, ale na ziemi leży masa zasobów. Śmierdzi tutaj jakimś silniejszym przeciwnikiem a la bossem. Tu jest skrzynia. Tu jest karta dostępu. Tu jest jeszcze jedna skrzynia. Tu są jeszcze dwie. Tylko że te wszystkie skrzynie są pozamykane. Prawdopodobnie przez to, że nie ma zasilania. No dobra. Weźmy tą kartę. Odblokuj drzwi tuneli. Brak zasilania. On mówił o jakichś kablach. Gdzie te kable? Co tam, Toluś? Co tak się zerwałeś? Czyżby pani wracała? Tak jest. Lola też się zerwała, więc pewnie pani wraca do domu. Zobaczcie, co się dzieje z tą skrzynią. Jak stoję tutaj, to jest niebieska. Jak podbiegam, to się robi czerwona. Ok, najważniejsze jest to, że mamy kartę i możemy się wrócić do panelu zasilania. Liczmy się z tym, że teraz prawdopodobnie będą nas atakować przeciwnicy, jak mamy tą kartę. Ale ja jestem na to przygotowany, mam sporo naboi. No nic nas nie atakuje na razie. A, tutaj są te kable. Ok, teraz to je widzę. Zlokalizuj reaktor mocy. Ok. Kable lecą tam w dół. My zajrzymy sobie tutaj. W takiej miejscówce mogą być jacyś fajni przeciwnicy. Przypominam, że mamy sporo amunicji do wystrzelania. Nie tam można wejść? Nie. Okej, mamy sporo fantów. Wracamy. Pamiętajcie, że po zebraniu dodatkowych fantów zawsze trzeba liczyć się z tym, że może nas zaatakować jakiś nowy przeciwnik, którego wcześniej nie było. Tak jak na przykład tutaj był ten maratończyk. Albo sprinter jakiś chyba, nie maratończyk. To jakiś Usain przemieniony.
No dawaj. Chcę sobie postrzelać. Jak sytuacja? Do skunka mamy 8, do zamieszek mamy jeszcze 20. No dobra, to można się jeszcze tutaj powyżywać na nich. No dobra, lecimy dalej po tym kablu. Szukamy źródła. Tędy czy tędy? Tędy. Okej. Mamy tutaj sporo przeciwników, ale ja sobie z nimi poradzę. Zastabuję ich na śmierć. Czekamy, aż będą robiły kółeczko. Ta cała animacja tego stabowania jest tak głośna, że wydawałoby się, że przeciwnicy to słyszą. No ale nie, oni tego nie słyszą totalnie. To jest akurat spoko. Dobra. Okej, dołożyłem tutaj trochę od siebie, żeby było ciekawiej, a nie tylko takie skradanie się i wbijanie nożyka w plecki. To by było za nudne zdecydowanie. Dajmy im się trochę pomutować, dajmy im tutaj troszeczkę pomachać łapskami, niech tutaj nas trochę zmęczą ci przeciwnicy. I z tego sobie skorzystamy. Powyrywamy im nóżki. Nie mogę tego sięgnąć. Dobra. Z czego tu teraz trzeba postrzelać? Taktyczny 13. Zamieszki. Kurde, do zamieszek dalej mamy 20 naboi. Strasznie dużo nam tutaj dają amunicji do tego strzelby tej zamieszkowej.
Nie ma! Co ty myślisz? Co ty myślisz? Co ty myślisz? Jaki Rambo się ze mnie zrobił teraz, proszę państwa. Co się dzieje? Ten człowiek nie zna strachu. Jak sytuacja? Broń do zamieszek 7. Tak jest, czyli łącznie 11, 26, 17. Okej. Lecimy teraz z tego. Co to jest? To jest ten pierdziszew mały. Ale zobaczcie, że teraz jest na maksa dużo przeciwników, nie? Łapę mi urwało. W końcu coś się dzieje. Nareszcie przeciwnicy mnie pokonali. Nie wiem ile już graliśmy, ale sporo mieliśmy czasu bez śmierci. I to było już takie trochę nudnawe, powiem wam szczerze. Bo po tym jak zdobyliśmy nowy kostium i mamy dostęp do większej ilości przedmiotów, oprócz tego mamy jeszcze dużo amunicji, dużo leczenia. Jest tak po prostu nieciekawie. Wtedy już tak jakby się nie czuję tego, wiecie, tego takiego oddechu przeciwnika na plecach. A teraz ten oddech wrócił. To mnie cieszy. Skąd on wylazł? Cholera wie. Nie ma tu żadnego gniazda, z którego mógłby wyjść. Po prostu się pojawił. O, siema chłopaki. Fajny motyw z Half-Life 2, czyli podniesienie taką jakby bronią grawitacyjną piły, znaczy właściwie tarczy do piły. Tam to była jedna z głównych broni, właśnie broń grawitacyjna. Fajny motyw. Podoba mi się. Lecimy dalej. Jak sytuacja? 16, 22, 26. Aż ty dziadu. Okej, umówmy się, no tutaj nie dało się go, nie dało się na niego nie nadziać, nie? Nie dość, że ta drukarka 3D, to jeszcze te szafki. Nie było innej opcji.
Dobra, możemy sobie tutaj troszeczkę posprzedawać. Może coś kupimy, zobaczmy. 1200. Co można zrobić za 1200? Można sprawić, że na przykład nasza rączka będzie silniejsza. To mi się na pewno przyda. Zobaczcie, pomimo tego, że odpalaliśmy grę ponownie, to tekstury dalej są niewczytane w niektórych miejscach. Wydaje mi się, że coś tu jest skopsane. Nie wygląda to dobrze. Ale na szczęście to nie grafika gra, jak ja to mówię. O, ten plakat jest już wczytany, kiedyś nie był. To nie grafika gra. A gra, jak to ja mówię często. Dobra, mamy generator. Don't make a sound. No właśnie, tylko że bez dźwięku jest nudno. Bez dźwięku jest nuda. Co się dzieje na dole, nawet nie chcę wiedzieć. One się wszystkie pomutowały, tak? Aha, i wszystkie się wpakowały do tego samego szybu wentylacyjnego, który jest zamknięty. Perfekt! Ała! Teraz wszystkie wyszły. Znając generatory w grach horror, to pewnie i tak on wytworzyłby hałas, który by ich obudził. Myślę, że zdecydowanie tak, aczkolwiek zabicie ich w ten śmieszny sposób, jaki tutaj sobie wymyśliłem, było ciekawsze zdecydowanie. Znaczy zabicie, obudzenie właściwie można powiedzieć. Nie wiem, czy ja dobrze też prowadzę ten tytuł. Ja tutaj chyba powinienem bardziej udawać, że się boję, niż tak się bawić z przeciwnikami. No ale nic na to nie poradzę, no tak już mam. Okej, a co jakby zrobić, że tak o... Wow, chłopie! Opanuj się, widzieliście to? Co on zrobił? Patrzcie na to, wystarczy ich jednym strzałem obudzić i drugim strzałem dobić.
I to jest wszystko. Cóż mogę rzec? Cyk. 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 I tyle. I tyle w temacie. Pozamiatani, słuchajcie. Lecimy dalej. To było fajne. Nie wiem, co to za dźwięk, ale ktoś tu próbuje się chyba wbić na imprezę. Tak, tylko że on jest cwany. Jemu jest na rękę stanie daleko. Zerowy damage. Zerowy. Ta spluwa ma zerowy damage. Ach, myślałem, że dłużej damy radę potańczyć do tychże ruchów. Dobra, już się wystrzelałem praktycznie ze wszystkiego. Jeszcze został nam tylko pistolet. No ale nie, gra nam daje kolejne porcje amunicji. Chyba tędy się trzeba przycisnąć. Sprawdźmy to. Fajnie by było chociaż ten generator w tym odcinku uruchomić. Wezmę coś mocniejszego. No to co, odpalamy chyba.
Zanim odpalimy, bo to pewnie będzie punkt kontrolny, to skorzystajmy z tego cosia. 485, no ja tutaj nie poszaleję. Nic nie mogę raczej zrobić. Została nam jedna broń do odkrycia. Dobra. Oczywiście generatory są na off. I po prostu wchodzi sobie pierwszy lepszy chłop i bierze je na on. Oczywiście oprócz włączenia generatorów trzeba jeszcze przełączyć bezpieczniok. Inaczej nie da rady. Okej, let's go. Znajdź pierwszy przełącznik. O jejku. Myślicie, że to tak długo nam się zejdzie? O kurde, jak się kable zagrzały, panato. Co tu płynie tymi kablami? Nie wiem, co to płynie, ale jakaś czysta magma chyba. Dzisiaj zeskoczy, czy nie? O, jest. O! Jaki chłop. Ja się nie będę z nim ganiał. O, pojawia się i znika. O, jest tutaj. Wyczerpałem energię w akumulatorach. Tutaj prawdopodobnie będę musiał kilku gostków pokonać. Stabistabem. Siema.
czytam, co jak tu. O, jest. Dobra, jeden jest, drugi jest, został trzeci. Jak sytuacja? Co? Wow. Nowy finisher. Tego jeszcze nie było. A kurde, ten mi się podobał. No ja tutaj na własne życzenie doprowadziłem do tego, że one mnie no, zaatakowały całą grupą. Wszystkie się zmutowały, ale w celu zobaczenia tego finishera myślę, że było warto. Zdecydowanie. Dobra, myślę, że tutaj sobie ich zabijam. Assassination. Bo nie tracę przy tym zasobów i jest to dużo prostsza opcja. Dobra, wystrzelałem się z rewolweru. Strzelajmy się teraz z pistoletu.
zużywajmy trochę tych zasobów, bo... No bo jak to tak? Okej, okay, tutaj poszło... Połowicznie po mojej myśli. Ponieważ już raz mnie tutaj zabili, to w planie miałem ich wszystkich zabić po cichu. Ale to się nie udało. Szukamy trzeciego przełącznika. Soczek doleciał chyba do generatora. Tak jest. Generator uruchomiony. I żeby było ciekawiej, to teraz wszystko to, co przeszliśmy, musimy przejść od początku. Teraz pewnie wszystkie stwory się pobudziły, ale my mamy nasz checkpoint 30 sekund temu. Prawdopodobnie w trakcie uruchamiania tego generatora. I jak widzicie, moi drodzy, za nami 8 godzin 40 minut. Także jest dobrze, wydaje mi się. Ja jestem ukontentowany. Progres jest naprawdę very nice. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek i dzisiejszego streama. Wielkie dzięki za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Bijajcie na streamy, bijajcie na Discorda, pozdrawiam serdecznie i do następnego.